Bajki dla dzieci i straszne rzeczy z nimi związane to naprawdę ciekawy temat. W końcu kreskówki są raczej po to, żeby nas bawić i żebyśmy dobrze bawili się je oglądając, prawda? Cóż, czasami ma się to trochę inaczej. Bowiem co jeżeli okaże się, że będąc dzieckiem oglądając swoją ulubioną kreskówkę, nagle okaże się, że ma ten jeden odcinek, który jest na tyle przerażający, że nie jesteś w stanie go obejrzeć. Co wtedy? Co istotne, pojedyncze czy też nie, przerażające odcinki bajek dla dzieci to dość znany i powszechny temat, któremu kiedyś poświęciłem naprawdę sporo czasu i dzisiaj postanowiłem do tego wrócić. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się przerażającymi odcinkami bajek dla dzieci. Nim zaczniemy, zapraszam cię serdecznie na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu, a także zostaw suba na kanale, jeśli jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej, także zostaw kciuka w górę pod filmem, abym mógł się gdzieś teraz już dalej fajniej pozycjonować. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozciągnijcie się wygodnie, albowiem przed wami kilka przerażających odcinków bajek dla dzieci. Zatem zacznijmy od bajki tak porytej, że totalnie kochałem ją w dzieciństwie. Pamiętacie może niezwykłe przypadki Flapjacka? Tak jest, ta trzysezonowa kreskówka, która była emitowana swego czasu na Cartoon Network, i była totalnie poryta, ale ja w dzieciństwie uwielbiałem ją, być może ze względu właśnie na to, jak bardzo obrzydliwa i specyficzna ona była. Bowiem przygody samego Flapjacka i kapitana Knykiecia były na tyle nienormalne i miały w sobie tyle jakiejś takiej pikantnej dziwności, że jako dzieciak totalnie kochałem tę kreskówkę i nie wiem, czy to dobrze, ale chyba dobrze skończyłem, oglądając to, mając te 8 czy tam ileś lat. Odcinek ten za temat przewodni bierze sobie uzależnienie, a dokładniej uzależnienie od cukierków, na które cierpi kapitan Knykieć w tym epizodzie. Leży to uzależnienie od cukierków i skonsumowanie ich zbyt dużej ilości daje efekty podobne do sytuacji, gdy wypijesz zbyt dużo alkoholu. Ja nie wiem, kolega tak mówił. I właśnie pewnego dnia rano, po tym jak kapitan Knykieć zjadł całą beczkę cukierków, Flapjack zdaje sobie sprawę, że gościu się od nich totalnie uzależnił i trochę ześwirował. Chłopa odkleiło do tego stopnia, że odklejki pewnego rapera na Instagramie w porównaniu do tego to mały pikuś. Bowiem chłop zaczął myśleć, że Flapjack jest lizakiem i zaczął go dosłownie lizać. Albo gorzej. Następnie, gdy już kapitan Knykieć został zaprowadzony do lekarza, a także później został związany i dosłownie unieruchomiony, ten zaczyna manipulować Flapjackiem, twierdząc, że już wszystko w porządku i może mu zaufać. Otóż nie, bo gościu po uwolnieniu go leci do miasta i zaczyna kraść cukierki zewsząd. Przykładowo kradnie je małemu dziecku, albo kradnie je z tych takich automatów, takich kulek. Wbija też do domów zwykłych osób. Co za gość? Należy też w tym momencie również naznaczyć, zanim przejdziemy trochę dalej, że w chwili, kiedy upajał się, że tak to ujmę, tymi cukierkami, jego nastrój zaczynał się totalnie zmieniać. To był bardzo smutny, dosłownie jakby chorował na depresję. To był czymś rozczarowany, a to był wściekły na wszystko i wszystkich. I apogeum tego mamy chwilę później, kiedy gościu zostanie wyrzucony z baru i robi za wycieraczkę. Totalnie smutny i bez chęci do życia. Po chwili nawet zjada to coś, co pewien nieznajomy wypluł na podłogę. Fuj. Następnie Flapjack zabiera Knykiecia do bańki, która stwierdza, że jest bardzo chory i potrzebuje jakiejś pomocy. Zatem Knykieć zostaje przywiązany do deski i puszczony na morze, żeby chwilę posiedział w samotności. Tam dręczony jest wizjami i koszmarami, a dokładniej wizją gigantycznego Flapjacka, który wkłada swoje ręce do jego buzi, następnie otwiera ją i wymiotuje do niej cukierkami. To jest tak obrzydliwe, że... Pozostawmy to bez komentarza. Niedługo później Knykieć powraca z tych tortur i mówi, że jest totalnie wyleczony, co następnie stara się udowodnić przez resztę odcinka, tylko po to, by pod koniec okazało się, że ponownie, albo cały czas jest uzależniony od cukierków. W ten sposób odcinek się kończy i szczerze, mimo tej całej brzydoty jego i tego, jak bardzo to wszystko jest obrzydliwe, przerażające i myślę, że nieodpowiednie wobec młodych odbiorców, to i tak odcinek ten ma całkiem, myślę, że ważny przekaz. Przede wszystkim pokazuje młodym, ale także myślę, że starszym odbiorcom, jak bardzo uzależnienia są złe dla nas i jak powinniśmy ich unikać. W szczególności, co odcinek ten na maksa sugeruje, jak złe jest uzależnienie od alkoholu. Po prostu pamiętajcie o tym. Pamiętacie może Pingu? Tak jest, jest to ta całkiem stara bajka, ale jakże jara bajka, a...
No tak, w sumie nie do końca. Aczkolwiek jest to brytyjsko-szwajcarski program animowany dla dzieci opowiadający o pingwinie Pingu. Pierwsza emisja oryginalnej wersji tego programu przypada na lata 90. W Polsce po raz pierwszy pojawił się on w roku 1995 i był emitowany w wieczorynce. I generalnie, jak sobie po latach do tego wróciłem, nie jest to aż takie złe, jednak jest strasznie głupie. Może nie wszystkie odcinki, bo coś tam fajnego w tym jest, ale takie sceny to... Nie wiem, jak to skomentować. W każdym razie dzisiaj nie rozmawiamy o głupich momentach, a o tych strasznych momentach, które mogły dać traumę dzieciom, które swego czasu oglądały te odcinki. Zatem dzisiaj zajmiemy się odcinkiem 26 Pingu o nazwie Sen Pingu i już sama nazwa może coś sugerować. Tak samo jak sugerować może fakt, że odcinek ten został zbanowany w roku 2003, ale o tym opowiem trochę później. Wszystko zaczyna się, kiedy mama czyta Pingu opowieść na dobranoc, a po chwili ten idzie spać. Jednakże nie trwa to długo, bowiem pingwin po chwili jest obudzony ruszaniem się swojego domu, który po chwili odlatuje. Dobrym tym jest iglo, tak wiem. Chwilę później z jego łóżkiem zaczyna dziać się coś dziwnego, a następnie zaczyna ono chodzić, dosłownie żyć własnym życiem i wtedy dzieją się trochę dziwniejsze rzeczy. Bowiem po chwili pojawia się tutaj gigantyczny mors, który obserwuje Pingu z ukrycia. Naznacza on swoją obecność kilkukrotnie, a każdemu jego pojawieniu się towarzyszy ten, może na tamte czasy, niepokojący dźwięk syntezatora. Po chwili gościu idzie trochę dalej w to wszystko i wali Pingu jumpscare'a, który prawdopodobnie był prekursorem tych wszystkich pięknych jumpscare'ów w dzisiejszych horrorach, a także grach typu horror. Jestem pewien. Nie zmyślam. Morse zaczyna straszyć Pingu, a po chwili zjada materac z jego łóżka. Wiecie, z całą resztą, która była na materacu. Przez cały czas śmieje się i chrumka w taki dziwny sposób. Po chwili Pingu udaje się uciec, następnie zjeżdża po klifie i spada ze swojego łóżka, prawdopodobnie się budząc. Cała końcówka odcinka to po prostu płaczący Pingu, który żali się swojej mamie z tego, co śniło mu się w tym koszmarze. I tak, to nie dość, że jest zakończenie tego odcinka, to jeszcze jest to zakończenie całego sezonu tego serialu. Kto wpadł na taki pomysł? Nie wiem, ale chyba musiałem go nieźle ponieść. Może w dzisiejszych czasach ten odcinek nie wygląda zbyt strasznie, jednakże w przeszłości sprawa ta miała się troszkę inaczej, bowiem odcinek ten wyłapał nieoficjalny zakaz dystrybucji i transmisji, ponieważ gigantyczny mors okazał się być zbyt przerażający dla wielu młodych widzów, którzy naprawdę bali się go w trakcie oglądania tego filmu. Odcinek ten został także usunięty z brytyjskiej telewizji w 2003 roku. Mimo to cały czas był nadawany w Stanach Zjednoczonych, jednakże nie został wydany na VHS-y przez samą BBC ze względu na poważne kontrowersje w stosunku do tego odcinka. Jednak odcinek udało się wyemitować ponownie w roku 2006. Na sam koniec przedstawiłem odcinek SpongeBoba, który mnie osobiście, kiedy byłem jeszcze małym dzieckiem, przestraszył chyba najbardziej. Mowa tutaj o 70. odcinku całego serialu, który pochodzi z sezonu 4. Mowa tutaj o odcinku Duch Druh. I już sama nazwa powinna sugerować, że będzie tutaj latający Holender. I tak właśnie o to chodzi. Generalnie sytuacja przedstawia się tak, że statek pirata ducha rozbija się, a ten spada i wpada centralnie do domku SpongeBoba, gdzie stwierdza, że tutaj znajdzie sobie swoje nowe lokum i zaczyna straszyć go za każdym razem, gdy tylko ma ku temu okazję. Na początku SpongeBob ucieka do Skalmara, ale Skalmar jak to Skalmar zmywa go. Potem ucieka do Patryka, ale Patryk też go zmywa. Następnie słysząc wołanie o pomoc Gacusia, wraca do siebie do domu i po chwili Gacuś zostaje zjedzony przez Holendra, tylko po to, żeby później wrócić... Ciekawiej robi się później, kiedy wszyscy do Holendra i jego dziwnej osobowości się przyzwyczajają, a ten przestaje być straszny i wszyscy przestają się go bać. Wtedy też miejsce ma dosyć przerażająca scena, kiedy Holender pojawia się w domu SpongeBoba i robi to. Nawet nie wiecie, jak bardzo wystraszyłem się tego, kiedy miałem załóżmy 6-7 lat i to oglądałem.
No cóż, było to naprawdę mocne i niezbyt satysfakcjonujące przeżycie. Następnie SpongeBob stwierdza, że postara się ponownie nauczyć Holendra straszyć i przez kilka pierwszych prób mu się to nie udaje, aczkolwiek później zaczyna iść mu coraz lepiej. Aż w końcu, kiedy jest już przygotowany w 100%, leci straszyć z Kalmara, a następnie jego statek jest już naprawiony, więc sobie odpływa. Szczerze, odcinek może nie jest jakoś zbyt powalający, ale ta jedna scena tak bardzo przeraziła mnie w dzieciństwie, że aż zapamiętałem to do dziś. Oczywiście SpongeBob posiada znacznie więcej strasznych odcinków, o których można by zrobić całkiem oddzielny materiał i tak trwałby on niezmiernie długo. Więc jeżeli chcielibyście obejrzeć oddzielny film o przerażających odcinkach SpongeBoba, napiszcie mi o tym w komentarzach, jeżeli będzie tego dużo, to takowy film się pojawi. Tymczasem moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostaw koniecznie kciuka w górę, także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić 200 tysięcy widzów jak najszybciej. A jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, bo tak szczerze powiedziawszy odcinki na temat bajek dla dzieci najbardziej kojarzą mi się z okresem wakacyjnym i wtedy jakoś lubię sobie wracać do takich rzeczy. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych odcinkach, mówi do was Mondar, wpadajcie jeszcze na mojego Instagramka, linka macie w opisie i całą resztę, ten drugi kanał też możecie wpaść, kiedyś tam wrócę. Miałem wracać teraz, ale ciężko trochę. Tymczasem życzę wam wszystkim miłego ziomka, trzymajcie się do kolejnych filmów, cześć!